Kiedy ciele ma biegunkę, zwykle leczymy je, dodając elektrolity do wody. W niektórych częściach świata dość powszechne jest stosowanie elektrolitów w mleku zamiast oddzielnie w wodzie. Czy to dobry czy zły pomysł? Moja krótka odpowiedź brzmi: o mój Boże, to okropny pomysł. Nigdy nie polecam mieszania elektrolitów z mlekiem i stosowania tego w leczeniu biegunki. Są ku temu dwa powody. Pierwszym powodem jest to, że kiedy dodajemy elektrolity, które są bardzo bogate w takie substancje jak sód, cukier i chlor, dramatycznie zwiększa to osmolalność mieszaniny i umieszcza ją w strefie zagrożenia, niezależnie od ilości, którą dodamy do mleka. Bierzemy więc normalny preparat mleko zastępczy lub mleko pełne, które znajduje się w normalnej strefie osmolalności i od razu podnosimy je do strefy niebezpiecznej. To naprawdę zły pomysł. Drugim powodem, dla którego nie należy tego robić, jest to, że podstawową rzeczą, która zabija cielęta w trakcie biegunki, jest odwodnienie. Ciele potrzebuje wody, więc dodatkowe pojenie poprzez domieszanie do niej elektrolitów jest dokładnie tym, czego ciele potrzebuje. Więc jeśli zamiast tego dodamy elektrolity do mleka, mijamy się z celem. Elektrolity z wodą pomogą cielęciu szybciej się zregenerować, a dodanie ich do mleka pogorszy sytuację. Nie rób tego.